Cześć. Cześć. Witajcie w kolejnej części opowieści o bursztynie. Przed nami morze, które od 10 tysięcy lat, od momentu wycofania się lodowców, nieodmiennie wyrzuca bursztyn. Przed nami, a teoretycznie za wami, przynajmniej z naszego punktu widzenia, morze. Tak. Kawa to podstawa. Jak zwykle. Kawa to opowieści podstawa. Biorąc pod uwagę jeszcze warunki termiczne. Tak. Ponieważ mamy wiosnę, dzięki czemu około 2 stopni ciepła. No i tak, co ci łaska boska, że ciepła, nie zimna. I na spółkę jedli bułkę, czyli tak. Pili z jednego kubeczka, bo drugiego zapomnieli. I tutaj dziękujemy naszym drogim fundatorom kawy. Pijemy wasze zdrowie, tworząc każdą kolejną opowieść. Poza tym jest to niezwykle motywujące. Oczywiście cieszymy się i doceniamy wszystkich naszych widzów. Bez was ten kanał w ogóle nie miałby żadnego sensu. Dzisiaj o wykorzystaniu bursztynu przez człowieka. Głównymi źródłami informacji są tu Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz Muzeum Ziemi w Warszawie. Zresztą tak samo było przy poprzednich częściach. Najstarsze ślady wykorzystania bursztynu bałtyckiego przez człowieka pochodzą z terenu Czech i mają około 80 tysięcy lat. Czyli bursztyn musiał być wykorzystywany przez Neandertalczyka do tylko jemu znanych celów. I od tego czasu, bo dawniejszych na razie nie znaleziono, chociaż to nie znaczy, że ich nie ma. W każdym razie wykorzystywanie bursztynu utrzymało się przez cały paleolit. Z terenu Polski, ze schyłkowego paleolitu, pochodzi konik z Dobiegniewa. Różnie go datowano. W tej chwili Muzeum Bursztynu w Gdańsku podaje około 10 tysięcy lat temu. Piękny jest też niedźwiadek, odkryty w torfie koło Słupska. Pochodzi on albo z końca paleolitu, albo już jest nieco młodszy, pochodzi z wczesnego neolitu. Oraz dzik, tak samo podobnie jak z niedźwiadkiem. Piękny jest ten dysk solarny, datowany na jakieś 6,5 do 4 tysięcy lat temu, jeszcze z neolitu pochodzi. Z podobnego kawałka bursztynu powstał również ten toporek. W czasach jakieś 10 do 5 tysięcy lat temu ważnym ośrodkiem twórczości bursztynowej były wyspy duńskie Jutlandia. Ale sprzed 5 tysięcy lat odkryto na Żuławach jeden z największych ośrodków wytwórczości bursztynniczej. Ośrodek ten liczył około 1000 warsztatów. W epoce brązu istniał zapewne szlak bursztynowy pokrywający się z kierunkami wymiany handlowej pomiędzy północą Europy a południem. Przypominam tutaj grody na górze Zyndrama w Maszkowicach oraz w Trzcinicy. Zresztą w grobach szybowych w Mykenach w Grecji Henryk Schliemann odkrył wyroby i paciorki wytworzone z bursztynu bałtyckiego. Od V wieku przed naszą erą szlakami bursztynowymi zajęli się Celtowie. Dalej, przez Etrusków bursztyn był uważany za materiał luksusowy. W czasach Cesarstwa Rzymskiego bursztyn cieszył się ogromną popularnością. Aquileia, port nad Adriatykiem, założony przez Rzymian w 181 roku przed naszą erą, stał się bazą wypraw po bursztyn i łączył on szlaki wodne i wiele dróg lądowych prowadzących w różne kierunki świata. Aquileia była też głównym ośrodkiem wytwórczości bursztynniczej w Europie. W czasach Cesarstwa Rzymskiego nie było jednego szlaku bursztynowego. Wiele dróg prowadziło na północ, gdzie kupowano bursztyn i szlaki zbiegały się w rejonie ujścia Wisły do Bałtyku. Na całym terenie obecnej Polski powstawały składy bursztynu i pracownie bursztynnicze. Jednym z bardziej znanych składów bursztynniczych z tego czasu jest skład we Wrocławiu-Parkowicach. We wczesnym średniowieczu bursztynnictwo rozwijało się w takich ośrodkach jak Wolin, Kołobrzeg, Truso i Gdańsk. We wczesnośredniowiecznym Gdańsku obowiązywało tak zwane regale, czyli prawo do pozyskanego bursztynu przynależne panującym książętom, którym rybacy płacili daniny. Pierwszy, najważniejszy i największy cech bursztynników powstał w Brugi w 1302 roku. Po zdobyciu Gdańska przez zakon krzyżacki w XIV wieku nałożył tenże zakon surowe kary za posiadanie bursztynu. Krzyżacy całkowicie zawładnęli pozyskiwaniem i handlem bursztynem. Zajmował się tym wielki szafarz, który miał siedzibę na zamku w Królewcu. Urzędnicy z innych komturstw zobowiązani byli do odsprzedaży mu całego bursztynu. Ostatecznie najważniejszymi ośrodkami wytwórczości bursztyniarskiej stał się Gdańsk i Królewiec. Okres świetności i największego rozwoju bursztynnictwa w tych miejscach trwał od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.
Ciekawostką jest, że w Gdańsku powstał bursztynowy tron dla cesarza Leopolda I. Te piękne bursztynowe szachy wykonał rzemieślnik, raczej artysta z Gdańska, pod koniec XVII wieku. Te szachy to jeden z czterech, może pięciu na świecie kompletnych zestawów. Z początku XVIII wieku pochodzi ten wspaniały tak zwany kabinet, wykonany przez pracownię mistrza Johanna Georga Zernebacha. Kabinet to ekskluzywny wyrób służący do przechowywania klejnotów, pieniędzy czy dokumentów. Mistrz Zernebach był na tyle zadowolony ze swojego wyrobu, że aż się na nim podpisał, co należało w tamtym czasie do rzadkości. Na świecie istnieją jeszcze tylko dwa sygnowane wyroby z bursztynu z tego czasu. No, najprzykrzejsze z bursztynem, jako materiałem bardzo szlachetnym, jest to, że jest bardzo nietrwały. Wystarczy dziecko plus zapałki i nie ma bursztynu. Na przykład bursztynowej komnaty. No, no, tutaj akurat nie było to dziecko, tylko to pewnie... Nie wiadomo co. No i nie powiem... wiadomo w ogóle, co się z nią stało, no, ale... No dobrze, nie będziemy drążyli tematu, bo to... Bo to już wszyscy o tym słyszeli i... No, tylko warto dodać, że to mistrzowie z Gdańska ją wykonali. Tak przynajmniej podają źródła. Gdańskie. Tak podają źródła z Muzeum Ziemi w Warszawie. Okej. Okay. Katalog wystawy muzealnej z lat dawniejszych, to znaczy sprzed roku 2020, o tak. Okej, okay, sprzed zarazu. Boże święty, dorobiliśmy się cezury czasowej. O szczególnym znaczeniu bursztynu, nie tylko w roli cennego surowca, świadczy na przykład to, że od czasów prehistorycznych umieszczano go jako ofiary zakładzinowe pod domostwami. Do dzisiaj znajduje się najrozmaitsze prehistoryczne, pradawne zawieszki bursztynowe, z których część, a może nawet większość, była talizmanami. Zawieszki w postaci krzyża równoramiennego wiąże się z kultami solarnymi, a te w kształcie toporków badacze uważają za talizman chroniący przed nieszczęściem. W starożytności bursztyn stosowano w schorzeniach migdałków, gardła, uszu, oczu, w celu zmniejszenia gorączki i w bólach głowy. W średniowieczu lecznicze receptury z bursztynem były nadal bardzo popularne. Jako przykład posłuchajcie przepisu na leczniczą recepturę, przepisu autorstwa świętej Hildegardy z Bingen, żyjącej w XII wieku. Święta Hildegarda z Bingen jest obecnie bardzo popularna, nie tylko jako jedna z największych kobiet swojej epoki, ale również jako lekarka, ponieważ w swoich czasach bardzo skutecznie leczyła ludzi. Zresztą sama dożyła 81 lat, co jak na średniowiecze wcale nie jest złym wynikiem. A więc receptura świętej Hildegardy z Bingen na dolegliwości żołądkowe. Dodam tutaj, że bursztynem, miksturami z bursztynem leczono w dawnych wiekach również wrzody żołądka. A więc cytuję. Człowiek, który odczuwa silne dolegliwości żołądkowe, powinien na krótki czas włożyć bursztyn do wina, piwa lub wody, a później go wyjąć. W ten sposób ów płyn nasyci się siłami tego kamienia i wchłonie. Tak należy postępować przez 15 dni. Codziennie w te dni podawaj cierpiącemu do picia trochę tego wina, piwa lub wody po jedzeniu, nie zaś na czczo. Jednak żaden inny człowiek nie powinien z jakiegoś powodu pić tego specyfiku. Wolno go stosować jedynie w przypadku dolegliwości żołądkowych. Bowiem jeśli ktoś piłby go z jakiegoś innego powodu, wówczas mógłby nie przeżyć, bowiem jego moc jest tak duża, że specyfik ten zraniłby lub uszkodził mu serce, zaś głowę rozłupałby i podzielił. Siła tego kamienia przypomina niejako siłę stali. Ponadto jest on przeniknięty intensywnym żarem. Człowiek powinien pić ten napój po jedzeniu, a nie na czczo, aby podczas przepływania jego moc nie uszkodziła mu pustego żołądka. Pewien bursztynowy specyfik leczniczy wiąże się ściśle z epidemią dżumy, która nawiedziła Europę w latach 1348-1420. Rozpowszechnił się wtedy pewien specyfik, który stosowano, aby utrudnić zarażenie się czarną śmiercią. Specyfik ten miał formę kulki, w skład której wchodził sproszkowany bursztyn, ambra oraz aloes, kamfora lub piżmo. Kulki te wkładano do metalowych, ażurowych pojemników,
aby łatwo mógł z nich wydobywać się zapach, ponieważ nie jadło się ich, tylko należało przebywać w ich pobliżu, wąchając je. Żadne wirusy już mi nie grozi. Zarówno pojemnik, jak i zapachową kulkę nazywano pomanderem. Nazwa pochodzi od francuskiego pomme d'ambre, czyli jabłko bursztynowe lub ambrowe. Pomandery nazywano też jabłkiem zapachowym lub balsamką. Często noszono je przy pasku lub były one składnikami różańca, tak jak na tym obrazie z XVI wieku. Żyjący w XVI wieku Nostradamus, znany przede wszystkim z przepowiedni, jest również autorem dzieł o tematyce kosmetyczno-farmaceutycznej oraz kulinarnej. W jego pismach można przeczytać, że pomandery wykonywano łącząc rozdrobniony bursztyn ze styraksem, benzoesem, różą, majerankiem, goździkami, kłączami kosaćca i tataraku, a także z labdanum oraz nasionami piżma właściwego. Wszystko to sklejano gumą arabską. Bursztyn, o na pewno do XIX wieku, w postaci małych kulek do łykania stosowano przy problemach z wrzodami żołądka i dwunastnicy. Do sproszkowanego bursztynu dodawano inne składniki ziołowe oraz klej z gumy arabskiej. Współcześnie nadal uważa się bursztyn jako pomocny przy dolegliwościach reumatycznych. Oto na przykład kulki do obracania i trzymania w dłoni przeciwko tym reumatycznym dolegliwościom oraz bransoletka, którą należy nosić na zaatakowanej reumatyzmem ręce. Zwróćcie też uwagę na pierścionek eksponowany w Muzeum Ziemi w Warszawie. Pierścionek ten powstał jako talizman mający chronić przed wszelkiego rodzaju niepowodzeniami. No i wszyscy pewnie znacie nalewkę bursztynową stosowaną przy chorobach dróg oddechowych. Ksiądz Klimuszko bardzo ją polecał. Posłuchajcie cytatu z książki Sposób na zdrowie tegoż autora, dotyczący oczywiście nalewki bursztynowej. Cytuję. O skuteczności kuracji bursztynem przekonałem się kilkakrotnie osobiście na samym sobie. W roku 1969, będąc w Szwajcarii w celach badania leczniczej flory alpejskiej, nabawiłem się pewnego dnia ostrego zapalenia oskrzeli. Nie mając przy sobie nawet aspiryny, przypomniałem sobie, że posiadam skondensowaną bursztynową nalewkę. Natarłem solidnie tą nalewką plecy i piersi i o dziwo! Po 20 dosłownie minutach gorączka opadła na 38 stopni, a rano na drugi dzień było już tylko 37 stopni. W kilka miesięcy później przeżyłem identyczną przygodę w Rzymie. Jest faktem, że w czasie grasującej grypy można się przed nią zabezpieczyć prawie w 100% wyłącznie bursztynem. Postępuje się w ten sposób. Codziennie rano wypić szklankę herbaty, do której należy wlać 3 krople nalewki bursztynowej. W czasie natomiast choroby trzeba koniecznie często nacierać się nalewką bursztynową lub olejkiem, aby skrócić czas trwania choroby i uniknąć pogrypowych komplikacji. W książce Sposób na zdrowie księdza Klimuszki można oczywiście znaleźć przepis na nalewkę bursztynową, nie będę już tutaj go cytować. No i oczywiście cały czas teraz w aptekach można kupić marść bursztynową. W sumie wszystko to razem nie jest dziwne, ponieważ w żywicy wytwarzanej przez drzewa są również składniki grzybobakterio- i wirusobójcze, które mają sprawić, że chore, skaleczone drzewo nie złapie jeszcze dodatkowo jakiejś infekcji. A przecież ta żywica później zamieniła się w bursztyn, którego właściwości lecznicze jeszcze wzrosły, ponieważ powstał kwas bursztynowy. A kwas bursztynowy jest uważany za najzdrowszy składnik bursztynu. Zresztą w związku z tymi bakteriobójczymi właściwościami bursztynu wytwarzano z niego łyżeczki, cygarniczki, ustniki do fajek, a także pudełka na herbatę. A więc bursztyn to prawdziwa gratka dla osób lubiących naturoterapię. Zwłaszcza, że bursztynowi noszonemu przy sobie w postaci wisiorków czy pranzoletek przypisuje się właściwości pomagające przezwyciężyć chroniczne zmęczenie lub osłabienie. Kolczyki. Bursztyn naturalny, nieprzetwarzany. Jedynie bursztynnik nadał mu poler. Zresztą sama zrobiłam te kolczyki. Są duże, lecz bez problemu można je nosić przez długi czas, ponieważ bursztyn jest leciutki przez swoje pustki w strukturze. Słuchajcie, spójrzcie na pranzoletkę. No. Kupiona po prostu na giełdzie mineralów. Bursztyn kupiony na giełdzie mineralów, zmontowany w taką sobie pranzoletkę. I cóż, widać, że tutaj jest mnóstwo materiału organicznego w nim. Niektóre, o na przykład ten, jest prawie matowy od ilości próchnicy, jakichś tam szczątków gałęzi, kto wie, może jakichś zmielonych owadów. Tutaj widać pozostałości organiczne
w pomarańczowawym bursztynie. Być może nawet on jest ze złóż wtórnych po zwietrzeniu, stąd coraz bardziej czerwona barwa. O, ten jest ciekawy. Mnóstwo organicznych szczątków i żółtawy nieprzezroczysty. To byłoby raczej złoże pierwotne przed zwietrzeniem, ale z mnóstwem pęcherzków powietrza aż zmatowiał. Tutaj jest też bardzo ciekawy taki śliczny, aż błyszczący, lśniący w słońcu, ale odrobinkę żółto-zielonkawy. I ta zielonkawość to pochodzi od pozostałości chlorofilu z roślin sprzed 40 milionów lat. Kawał historii na ręku. 40 milionów lat. Wspaniałe wyroby bursztynowe powstają albo z bursztynu szlifowanego oryginalnego, albo ogrzewanego, albo łączonego drobnymi sklejkami w formę dubletów lub nawet trypletów, albo prasowanego, albo zatapianego w jakichś tam innych żywicach. Oczywiście mi najbardziej się podobają wyroby z bursztynu oryginalnego, szlifowanego. Ale sposoby obróbki bursztynu są znane od najdawniejszych czasów. Na przykład Pliniusz Starszy w starożytności mówił, żeby klarować bursztyn poprzez gotowanie go w sadle młodych prosiąt. Natomiast znana jest też metoda, której przez prażono bursztyn w piasku, a prażąc go przez 14 dni można było uzyskać barwę białą. I tak oto dotarliśmy do wyrobów współczesnych. W Muzeum Bursztynu w Gdańsku są one różnorodne, więc każdy znajdzie coś, co mu się spodoba. Na przykład modliszka. To mój numer jeden. W dodatku ustawiona jest w taki sposób, że tło dla niej stanowią migające na ścianie pokazy mody. Nie wiem, czy przypadek, czy specjalnie, ale wyszło trochę filozoficznie. Oczywiście samej rzeźbie też można się wygodnie przyjrzeć. Te pokazy mody wcale nie przeszkadzają. Zresztą, jak widać na tym zdjęciu. Wzrok przyciąga również ten obcy, tak? Bo rzeźba ma tytuł Obcy. Też fajny efekt z tymi pokazami mody. Tu coś całkiem innego. Oczywiście eksponatów jest dużo, dużo więcej. Wybrałam jedynie przykłady pokazujące różne style tego, co można znaleźć w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Na koniec pozostały nam jeszcze modyfikacje i imitacje bursztynu, ponieważ bursztyn modyfikuje się dosyć powszechnie poprzez prasowanie i wygrzewanie. W ten sposób powstają większe i bardziej jednolite formy, wygodne do wykonywania rzeźb, a także mogą powstać całkiem ciekawe bryłki, bardzo ładnie wyglądające w biżuterii. I oczywiście nie ma nic złego w modyfikacjach. Tacy pasjonaci dziejów ziemi jak ja lubią wiedzieć, czy bursztyn jest modyfikowany, czy jest dokładnie taki, jaki te dzieje ziemi wytworzyły. W tej części naszej bursztynowej opowieści wykorzystamy materiały z wystawy, która odbyła się w 2014 roku w Muzeum Ziemi w Warszawie. Można powiedzieć, że najwcześniej czy klasycznie bursztyn imitowały naturalne żywice, młodsze niż bursztyn albo współczesne, w tym kopale. Robi się to nadal i są to jednak najbardziej szlachetne imitacje, których związek z bursztynem jest najbliższy. Obecnie kopal utwardza się w autoklawach, a w Rosji są znane i opisane metody łączenia żywic z tworzywami sztucznymi, utrudniającymi ich identyfikację. Ze szkła żółtego imitowano bursztyn już w starożytności, ale razem z rozwojem chemii organicznej rozpoczęły się odkrycia sztucznych żywic i od razu zabrano się za tworzenie z nich imitacji bursztynu. Przypada to na czasy od końca XIX wieku, a imitacje bursztynu z żywic epoksydowych to druga połowa XX wieku. Czymś pośrednim pomiędzy bursztynem bałtyckim a imitacją bursztynu są okruchy bursztynu bałtyckiego zatopione w żywicach sztucznych i naturalnych, a także bursztyn bałtycki prasowany z dodatkami mas plastycznych lub kopali. Oczywiście imitacje bursztynu tworzy się nadal. Natomiast w XIX wieku najładniejsze imitacje w Europie wykonywano z nowolaków. Są one ciemnoczerwone
i charakteryzuje bardzo dobry poler. Wyglądem przypominają stare naszyjniki bursztynowe. W Polsce w latach powojennych pojawiły się one w sklepach Desy, gdzie z powodzeniem je sprzedawano. Imituje się nie tylko sam bursztyn, ale również inkluzję w bursztynie. Jakąś współczesną roślinkę lub owada zatapia się w bursztynie bałtyckim, kopalu lub żywicach sztucznych. Oczywiście nie musi to być oszustwem. Często jest to tanią pamiątką z wakacji nad Bałtykiem, a sprzedawca wcale nie ukrywa, że nie jest to oryginał. No dobrze. Właściwie to jest pięknie, tylko my jesteśmy ubraniowo nieprzygotowani. W tej chwili już, wiesz, jak ten Eskimos się trochę hartuje. Z czasem. No dobrze. To co? Zbijamy się? Tak. No to... do następnego razu. Cześć. Bywajcie.